Gdynia, jako jedna z kilku gmin, otrzymała taką hulajnogę na potrzeby pracy urzędników od Polskiej Unii Mobilności Aktywnej. Taka hulajnoga ma służyć do przemieszczania się na krótkich dystansach, tak zwana ostatnia mila, po to, żeby łatwiej, szybciej, elastyczniej poruszać się pomiędzy różnymi instytucjami. Krótko mówiąc, zamiast brać samochód, spalać paliwo, zajmować miejsce parkingowe, poruszanie się takim pojazdem, który jest dużo bardziej elastyczny, łatwy w obsłudze i szybki. Właśnie zakończyliśmy proces przygotowania się do budowy infrastruktury dla samochodów elektrycznych. W tej chwili kolejnymi etapami to będzie wdrażanie też pojazdów elektrycznych w Urzędzie Miasta Gdyni. Jeden z przykładów jest właśnie rozpoczęty pilotaż hulajnóg elektrycznych. Mam nadzieję, że temat będziemy mogli rozwinąć. Wszystko zależy od efektu pilotażu. Właśnie po to, żeby być też przykładem dla osób, które się poruszają po mieście, żeby wykorzystywały te mobilne, małe środki transportu, nie blokując jednocześnie dużego ruchu.